Siema, z tej strony Łezif, jeszcze tak przed filmem. Chciałbym was zachęcić do wejścia na mój drugi kanał, ponieważ jest tam naprawdę mega fajny film, na który was serdecznie zapraszam, także wejście na ten drugi kanał. Zostawcie łapkę w górę z subodzwonem. Zapraszam do po prostu konkursu na 12 tysięcy fałdolców. Wymogi to zasubskrybowanie kanału wraz z dzwoneczkiem oraz innych 10 kanałów youtuberów podanych w opisie wraz z dzwoneczkiem, zostawienie łapki w górę pod tym filmem, ustawienie statusu subskrypcji na publiczny, no i napisanie w komentarzu biorę udział oraz swój nick z Fortnite'a. No i generalnie wyniki będą już 24 grudnia, czyli za 3 dni. No i co, zostawcie łapkę w górę, subodzwonem, wpadnijcie do mojego Instagrama, jest zwykle każdy komentarz w treści żółty serduszkuje, także piszcie w komentarzu żółty, a ja wam przypinam serduszko, no a my już możemy przejść do pierwszego błędu. Dobra, a więc generalnie jesteśmy właśnie na drodze, no i jedziemy, no, na tą miejscówkę, którą teraz widzicie na ekranie. No i generalnie jedziemy tam po to, dlatego że tam jest pierwszy błąd, który wam z chęcią pokażę. No i potrzebujemy do niego autka, potrzebujemy do niego po prostu autka, dlatego wziąłem taksóweczkę. No i po prostu lecimy tam. No i tak naprawdę to będzie mega fajny błąd, który jest mega prosty, no i będzie on mega zabawny. Jednak no, nie mamy jakby, jak widzicie, zawrotnej prędkości, 30 na godzinę ledwo. No generalnie miałem wcześniej już lepszą próbę, jak tam jechałem, ale niestety stała się rzecz niespodziewana, mianowicie autko mi się wywróciło i nie mogłem go po prostu podnieść. I to też jest jeden z tych błędów, tylko tych nie za fajnych już niestety. No i nie ukrywam, że nie było to najlepsze, co w życiu przeżyłem. Ale dobra, w każdym bądź razie zostało nam 700 metrów, co to? Co to za jakiś dziwny dźwięk? Dobra, w każdym bądź razie zostało 700 metrów, także już lada moment tam powinniśmy być. No i generalnie cały błąd jest taki, jak powiedziałem, mega prosty, mega zabawny. No i możecie już teraz zostawić łapkę w górę, możecie wejść na mojego Instagrama, zwiedzić na mój drugi kanał, na mojego Discorda. No i posłuchajcie, zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ jest tam naprawdę mega fajny film, nad którym się mega starałem. Także generalnie zapraszam, naprawdę mega fajny odcineczek. No i każdy komentarz o treści żółty serduszkuje, także piszcie w komentarzu żółty, a ja wam przypinam serduszko. No i co, zostawcie łapkę w górę z subodzwonem, no i w sumie spróbujemy teraz pojechać tak, żeby się po prostu nie wywalić, tak jak wcześniej to zrobiłem. Także dobra, w ogóle wam pokażę to miejsce, gdzie mi autko stwierdziło, że nie będzie jechać. O, dokładnie w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu. I próbowałem za wszelką cenę je przewrócić, a jak widzicie, się nie da. Dobra, w każdym bądź razie bierzemy nasze autko i zostało nam 200 metrów dosłownie. Także już zaraz tutaj będziemy. No 220 metrów. Także generalnie, tak jak powiedziałem, cały błąd jest mega fajny, no i mega zabawny on jest. I naprawdę łatwo się go wykonuje, ponieważ jedyne co potrzebujecie, no to autko. No i właśnie się udać w tą lokację jakoś. No i jak widzicie, tutaj mamy taką rzeczkę. Tutaj ona jest, dokładnie. No i generalnie, no to w tej lokacji po prostu możecie sobie wjechać autem pod wodę. Tak po prostu, jakby, no, nie wiem jak to działa, ale możecie sobie po prostu wjechać autem pod wodę. Zaraz zobaczycie w sumie. Tylko trzeba je najpierw pod wodę wprowadzić. O, jak widzicie, jesteśmy pod wodą. No i siedzimy sobie w aucie pod wodą, tylko nas znosi troszeczkę teraz. No bo generalnie tutaj jesteśmy właśnie w rzece, ale normalnie możemy sobie jeździć pod wodą w tej lokacji. Jest to naprawdę mega śmieszny błąd. Generalnie to, jak widzicie, z tym całkowicie pod wodą. Gdybym miał jakieś inne autko, no to nawet tego napisu taksi by pewnie nie było widać i mógłbym sobie siedzieć pod wodą. Jak widzicie, sobie właśnie siedzę tutaj pod wodą. No i generalnie jest to tak naprawdę mega fajny błąd. No i generalnie, tak jak powiedziałem, jest to naprawdę mega fajny błąd. Tylko że jedyny minus jest taki, że to jest troszeczkę nierówne podłoże. Jak widzicie, da się. No i generalnie cała ta rzeczka jest tak pobagowana na całej długości. Możecie sobie znaleźć jakieś fajne miejsce, gdzie po prostu można zaparkować autkiem. No i w sumie jak wyjdziemy z tego autka, no to jest najlepsze, że on tutaj zostaje. Co prawda, jak widzicie, tańczy sobie to autko w tej wodzie, ale zostaje na miejscu i możemy sobie zawsze do niego wejść. Także generalnie jest to naprawdę mega fajny błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę i suba z dzwonem. No i naprawdę jest to mega śmieszne. No i dajcie znać, czy wiedzieliście o tym błędzie. No a ja myślę, że możemy już przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie, no to o tym będzie wam tylko opowiem. Dlaczego? Ponieważ matematycznie nie jestem go w stanie wykonać. Ponieważ próbowałem go już wykonać parę razy z moim kolegą, ponieważ do niego potrzebujemy kolegi, ale no matematycznie się nie da, ponieważ jak pewnie wiecie, nie mam kodu twórcy. Jak nie mam kodu twórcy, nie mam customów. A jeśli go próbuję po prostu wykonać na normalnej gierce, no to zaraz ktoś do nas podchodzi, no i wiadomo, jak to się kończy zawsze. Także generalnie, no to wam opiszę tylko ten błąd, ale myślę, że i tak każdy zrozumie, ponieważ jest to mega fajny i mega prosty błąd do wykonania, tylko do... Ja
może wam za bardzo nikt przeszkadzać. No a na grze Solon to graniczy z cudem, przynajmniej dla mnie. Może wy będziecie mieli większe szczęście. No i generalnie tak tylko jeszcze przed powiedzeniem o tym błędzie, no to chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie błędy, po prostu za wszystkie błędy można dostać bana. No a cały materiał ma po prostu charakter rozrywkowy, no i ma na celu również po prostu pomóc deweloperom w gry w odnalezieniu niektórych błędów. No i w ogóle jeśli wy znacie jakieś błędy, no to piszcie w komentarzach, serdecznie po prostu was pozdrowię na następnym odcinku. No i serio wspomnę o was, ponieważ no generalnie to naprawdę jest ostatnio ciężko, jeśli chodzi o znajdowanie jakichkolwiek błędów w Fortnite'cie. No ale dobra, jedyne co musimy zrobić, no to zbudować się mega wysoko. No i generalnie tak, żeby po prostu, żebyśmy stracili 100 HP. Jeśli jesteśmy na takiej wysokości, no to musimy po prostu zeskoczyć. I w momencie, kiedy będziemy po prostu już dotykać powoli ziemi, no to musimy wejść do ciężarówki, tak abyśmy zostali powaleni, ale jednak musimy wejść do ciężarówki. No i generalnie, no to wtedy się to wszystko jakoś zbaguje, no i musimy poprosić naszego kolegę, aby nas podniósł. No i generalnie, jeśli nasz kolega nas podniesie, no to no pewnie jak zauważycie już przy podnoszeniu, będzie on podnosił całkowicie powietrze, nie nas. No i generalnie jak nas już podniesie, no to będziemy całkowicie niewidzialni dla innych graczy. Dokładnie tak, po prostu będziemy mieli błąd na niewidzialność, co jest naprawdę mega, ale to mega epickie. No i nie sądziłem, że w ogóle takie coś kiedykolwiek będzie w Fortnite, no ale jak widać, no to no, jednak jest. No i generalnie naprawdę cały błąd jest mega śmieszny i mega prosty do wykonania. Tylko po prostu najlepiej, jeśli macie mniej pingu. Ponieważ jeśli robicie to na 70 pingu, no to na 99,9% wam to nie wyjdzie. Ja tyle mam na zwykłych meczach, no i to jest praktycznie niemożliwe, żeby wyczuć ten moment, kiedy trzeba wejść do ciężarówki. Także jeśli macie po 30 pingu, po 20 pingu, no to myślę, że bez najmniejszego problemu po prostu powinno wam to wyjść. Jednak jeśli macie więcej, no to możecie mieć już z tym pewnie kłopot. Ale jak najbardziej da się to zrobić na każdym pingu, pewnie jeśli ktoś po prostu, no umie to w miarę wyczuć. Ja na przykład nie umiem na 70 pingu tego wyczuć, próbowałem to zrobić parę razy, aż w końcu ktoś do nas przyszedł, no i poprosił nas po prostu kulturalnie o wyjście do lobby. No i no to tyle, ponieważ no nie wiem, spoceńcem jest Fortnite'a, kiedy ktoś sobie błąd próbuje wykonać. Także generalnie to tak jak powiedziałem, cały błąd jest mega prosty, mega fajny, mega zabawny. No i możecie za niego zostawić łapkę w górę, subskrybować, możecie wejść na mojego Instagrama, z na mój drugi kanał, mojego Discorda, a my już oczywiście możemy przechodzić do kolejnego błędu. Dobra, więc do tego błędu potrzebujemy disco bomby i nie mogłem ich znaleźć na trybie laboratorium bojowe. Nie wiem dlatego, czy po prostu jest potrzebny jakiś mega fajny loot czy coś, czy po prostu nie respią one się na laboratorium bojowe. Jednak jeśli macie już te disco bomby, no to cały problem macie z głowy, ponieważ tak naprawdę no to do błędu nie potrzebujecie praktycznie nic więcej niż disco bomby. No i musicie się udać na nowy biom w Fortnite'cie, w sensie teoretycznie jest to nowy biom, no bo chodzi o pustynię, jednak praktycznie to jest to nowy biom, ponieważ nie mieliśmy jeszcze pustyni z po prostu tymi piaskami takimi, co się zapadają, to się nazywa ruchome piaski chyba, no z ruchomymi piaskami. No to nie mieliśmy jeszcze po prostu nigdy pustyni z ruchomymi piaskami, dlatego właśnie, no to ten błąd będzie idealny. Ponieważ jedyne co potrzebujecie, no tak naprawdę disco bombę. No i generalnie, no to musicie po prostu rzucić sobie ten item disco, nie pamiętam jak on się nazywał, no i zapaść się w piasek. No i generalnie, no to potem, no to po prostu jak się wynurzymy, no to będziemy cały czas tańczyli ten taniec, który normalnie jest po tym itemku. Także naprawdę jest to mega fajny błąd, no i naprawdę jest to mega zabawny błąd, ponieważ cały czas tańczymy ten taniec. No i oprócz tego możemy się normalnie poruszać z tym tańcem. No i generalnie, no to naprawdę jest to mega śmieszny efekt, no i możecie w sumie uważać na to, no bo generalnie naprawdę może to kiedyś zadziałać na waszą niekorzyść, że takie coś by się wam zdarzyło. Także no, uważajcie na to, jeśli byście się spotkali z takim błędem w waszej gierce. No i generalnie naprawdę cały błąd jest mega śmieszny, mega zabawny, mega prosto się go wykonuje. No i generalnie efekt wygląda mniej więcej tak, jak widzicie obecnie na graniu. Także tak jak powiedziałem, błąd jest naprawdę mega, ale to mega zabawny. No i co, możecie już zostawić łapkę w górę, możecie wejść na mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. No i standardowo się chciałem was zapytać, który odcineczek, a właściwie to jaki odcineczek, o czym ja mówię, który błąd się po prostu wam najbardziej spodobał. Dajcie znać w komentarzu, który błąd się wam najbardziej
spodobał, ponieważ moim osobiście, moim ulubionym błędem był ten pierwszy błąd z dzisiejszego odcinka, czyli ten z wjazdem pod wodę, a wy dajcie znać po prostu w komentarzu, który błąd był waszym ulubionym z dzisiejszego odcineczka. Ponadto każdy komentarz o treści żółty serduszkuje, także piszcie w komentarzu żółty, a ja wam przypinam serduszko. Zostawcie również łapkę w górę, suba z dzwonem, no i na 1000 łapek w górę będziecie mieli szybciej prezenty na gwiazdkę. Trzymajcie się, no i cześć!